mówiłem, że zaraz ruszam do Kielc, bo tam mamy wspólnie z Adamem Jarubasem konferencję właśnie w sprawie szczepień i będzie nasza propozycja dotycząca tego, co jeszcze politycy mogą zrobić dzisiaj. I powiem to u was jako pierwszy, za chwilę to będę mówił właśnie publicznie w Kielcach o godzinie 13. Wystosowałem zaproszenie i prośbę do prezydenta Dudy, do premiera Morawieckiego, do prezesa Kaczyńskiego, do premiera Tuska, do marszałków Sejmu, Senatu, do wszystkich liderów partyjnych, żebyśmy w przyszłym tygodniu na wspólnej konferencji prasowej podpisali deklarację zachęcającą do szczepień. Uważam, że to jest nasza odpowiedzialność i każdy na to zaproszenie musi jakoś odpowiedzieć. I każda odpowiedź będzie miała znaczenie. Szkoda, że to się nie dokonało wcześniej, ale nigdy nie jest za późno. Ja jako lekarz jestem zobowiązany uczynić wszystko, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo swoich pacjentów, a przekładając to dzisiaj na moją rolę społeczno-polityczną, no to wszystkich obywateli. Jeżeli nikt wcześniej, mający większe predyspozycje do tego z racji zajmowanych stanowisk, nie wyszedł z taką inicjatywą, ja dzisiaj wysyłam list do wszystkich z prośbą, podkreślam, to jest moja prośba, to jest moje zaproszenie. Czy jesteśmy w stanie w Polsce stanąć na jednej konferencji i powiedzieć, albo się szczepimy i ratujemy życie i zdrowie, ale też gospodarkę i życie społeczne i psychiczne w wielu momentach, bo zaburzeń psychicznych po COVID jest masę. I idziemy do przodu i wygrywamy walkę z COVID-em i z pandemią, albo nie jesteśmy w stanie nawet 15 minut wytrzymać obok siebie na konferencji. To pokazuje degradację, rozkład i po prostu katastrofę grupy politycznej w Polsce i najważniejszych urzędników państwa.